Suwałkach trwają konsultacje społeczne dotyczące komunikacji miejskiej i choć właśnie zmieniło się nieco, między innymi w rozkładach jazdy czy przebiegu linii, to chyba nie koniec poprawek. Tym razem konsultacje dotyczą przede wszystkim potrzeb osób ze szczególnymi potrzebami, w tym mieszkańców z niepełnosprawnościami oraz seniorów. Ratusz chce ustalić, jak z ich perspektywy wygląda dostępność komunikacji miejskiej oraz poznać ich potrzeby. Z formularza urzędnicy chcą się dowiedzieć, w jakich celach i dokąd najczęściej przemieszczają się mieszkańcy, w jakie dni korzystają z miejskiej komunikacji, jak często podróżują. W ankiecie pada też pytanie o potrzebne udogodnienia, ale też o wiek respondenta i rodzaj aktywności zawodowej. Ankieta dostępna jest na stronach Suwalskiego Ratusza. Tam też znajdują się wszystkie informacje niezbędne do skutecznego złożenia swojej opinii w tej sprawie.